Ducati Scrambler Icon to ikona w gamie motocykli Ducati nie tylko z nazwy. O tym, dlaczego warto zainteresować się Scramblerem, wiecie m.in. z naszego testu. Natomiast jest jeszcze kilka innych powodów. O tym, jak ważne dla Ducati są Scramblery, świadczy choćby to, że jest to zupełnie osobna gałąź produkcyjna w tej włoskiej firmie. Z jednej strony mamy Panigale, mamy Multistrady, mamy Supersporty, z drugiej strony właśnie wszystkie te piękne, klasyczne motocykle spod znaku Scrambler. Ducati Scrambler Icon kojarzy się z motocyklem miejskim z tak zwanej kategorii entry level i nie jest to bez powodu. Przede wszystkim mamy tutaj silnik V o pojemności 803 cm3. On generuje 73 konie mechaniczne i 66 Nm. Mamy bardzo wygodną, komfortową pozycję, świetną ergonomię. Generalnie ten motocykl wyśmienicie spisuje się podczas jazdy po mieście, podczas również weekendowych wyjazdów poza miasto, natomiast po prostu nie przerośnie swoją mocą czy właśnie bardzo sportową pozycją motocyklistę, który dopiero wchodzi w świat tej naszej wspaniałej pasji. Natomiast nie dajcie się zwieść, to nie jest tak, że ten motocykl nadaje się tylko i wyłącznie dla początkujących. Ze względu właśnie na ergonomię i ze względu na to, jak elastyczny jest ten silnik, w jaki sposób oddaje on moc, wyśmienicie również sprawdzi się w rękach trochę bardziej zaawansowanych motocyklistów, którzy szukają po prostu fajnego motocykla do jazdy na co dzień, który dostarczy im jednocześnie dużo radości. Z naszego testu wiecie już, że tym motocyklem można jeździć jak rasowym fanbike'iem i generalnie każdy kolejny przejechany kilometr po prostu dostarcza dużo, dużo, dużo emocji. Jeżeli chodzi o Icona, on troszeczkę różni się od Urban Motarda, którego mogliście oglądać w naszych testach. Przede wszystkim mamy tutaj bardziej podniesioną kierownicę, przez to jeszcze pewniej czujemy się prowadząc ten motocykl. Inne koła, tam były koła szprychowe, tutaj mamy koła aluminiowe, jednocześnie troszkę zmienioną kanapę, no i oczywiście inną gamę kolorystyczną. Oprócz tej wersji żółtej mamy jeszcze Icona w wersji biało-czarnej. Jest jeszcze jedna rzecz, która na pewno interesuje Was nie mniej niż właściwości jezdne Icona, czy jego unikalny wygląd, i to jest jego cena. Tutaj mam dobrą informację. To jest ostatni moment, żeby kupić ten motocykl w naprawdę przystępnej cenie. Ta wersja, którą widzicie tutaj, kosztuje 46 500 zł. Jest jeszcze wersja Dark, która jest trochę tańsza, 44 500 zł. To są ostatnie pojedyncze egzemplarze Icona w Polsce, więc warto się pośpieszyć. I jeszcze jedna rzecz, wydaje mi się, że nie mniej istotna w przypadku klasycznych motocykli, je naprawdę można wręcz dowolnie modyfikować, dostosowywać pod swój gust i pod swoje potrzeby. Tych akcesoriów jest multum, więc każdy, kto chce jeszcze bardziej podkreślić swój indywidualny styl za pomocą wszystkich motocykli z gamy Icon, może zrobić. I jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć. Tak jak wszystkie inne motocykle Ducati, Ducati Icon objęty jest 4-letnią pełną gwarancją. Cóż jeszcze dodać? Zapraszamy do Moto Mio, tutaj do naszego salonu Ducati. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo wątpliwości, Krzysiek na pewno je rozwieje. Tymczasem ja zachęcam Was do tego, żeby sprawdzić Scramblera. Naprawdę będziecie bardzo pozytywnie zaskoczeni.